mecz Sokół Zabrzeg, przełom Kaniów. Jak widać, bardzo dużo kibiców, trybuny pękają w szwach. No, w końcu to jest prawdziwa Liga Mistrzów. Tak oto wygląda polska liga, jak ta droga. Dziś 1 września 2013 roku, 74. rocznica wybuchu II wojny światowej. A to jest pomnik w Zabrzegu. Zielony szlak turystyczny w Ligocie koło Czechowic-Dziedzic i tak postanowiłem sprawdzić właśnie, gdzie ten szlak prowadzi, a prowadzi gdzieś tu. No i znowu mamy zielony szlak, stąd żeśmy jechali. Nad rzeką Jasienicą. W Ligocie. Krzyż w Ligocie przy ulicy Bielskiej, ufundowany przez rodzinę Januszów w 1927 roku. Na cześć i na chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej, będącego, fundował ten krzyż rodzina Januszowa w roku 1927. Tak mi się to udało odczytać. Przy głównej drodze. I kolejny raz szlak zielony w Ligocie. No, oznakowanie jest niestety słabo widoczne w niektórych miejscach. Wiemy, że szlak prowadzi tu, nad rzekę Jasieniczankę, Jasienicę, miejscowości Ligota.
Słuchajcie, no trzeba się wykazać nie lada spostrzegawczością, żeby znaleźć oznakowanie tego szlaku. No bo ja zajechałem aż tam do głównej drogi, a okazuje się, że szlak po prostu skręca tu. I znowu pomyliliśmy trasy. Słuchajcie, no nadal nie wiemy, gdzie ten szlak się nam zapodział. W dodatku coś się z kamerką dzieje. Szlak Międzyrzeczu idzie tu. A my jademy tu i tam. Słuchajcie, jeden z ołtarzy w Międzyrzeczu. No, w Międzyrzeczu trzeba skręcić w lewo, pod górę. I taka jest droga. Taki oto widoczek jest z tego szlaku. Daleki. I znowu są my na szlaku. Ładne tereny. No, oznakowanie tego szlaku pozostawia wiele do życzenia. Szlakowskazy są niewidoczne, niestety. Tak jak mówił, oznakowanie jest kiepskiej jakości, ale szlak idzie gdzieś tu idzie tu i skręca tam ku tym stawom. Słuchajcie, roztomili całkiem przypadkiem, że znalazł ten szlak, trzeba było przejechać przez rzekę i wylądowaliśmy tu. No i chyba jademy tu. Słuchajcie, roztomili. Trzeba się dobrze dziwać, kaj jademy, bo ten szlak idzie tu, na ulicę Kopiec. Tu jest główna droga.
Słuchajcie, szlak nam skręcił z ulicy Kopiec na ulicę Pustki, a tu jest taki oto widok. O, tak to widać. Ta ulica Pustki. Tak to dokładnie widać, ta ulica Pustki. O. Słuchajcie, z ulicy Pustki szlak skręcił na dół, w lewo. No jest już zima, ale jedziemy dalej. I tym sposobem wylądowaliśmy na ekspresówce w Bielsku. Nie ma ławeczki. Ławeczka chcieli? Krzyż na trzech lipkach.